Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy z naszymi dobrorankami. To jest środa 23 grudnia i to jest audycja dobroranki z czytanki. I to są cytaty, które przygotowujecie, a my opatrujemy je malutkim komentarzem i puszczamy dalej w świat. Dzisiaj propozycja, którą przesłał pan Przemysław, i propozycja pochodzi z książki Davida Selingera Buszujący w zbożu. Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie, zaczniecie tęsknić. To mówi narrator buszującego w zbożu, i przemyślmy dobrze, co mówi, bo to jest przewrotna myśl. Ten narrator, główny bohater, Holden Caulfield, ma 17 lat. Jest młodym człowiekiem, ale jest zgryźliwcem. Żyje jak idealista z wielkim urazem do świata. Widzi całe zło współczesnego świata i ma mu za złe to, że jest, jaki jest. Ale pod tą maską cynika, kryje się wrażliwa dusza. Jeżeli mówi, nikomu nic nie opowiadajcie, bo jak opowiecie, zaczniecie tęsknić, to możemy być pewni, że sam tęskni do głębokiej opowieści i do głębokiego uczucia. Ten bohater przypomina mi innego młodego bohatera, znanego nam świetnie z literatury, to Hamlet. Też młody, wraca ze studiów w Wittenberdze i zastaje... W swoim domu potężną rozróbę, i mówi: Ten świat jest kością wyłamaną w stawie. Jak można liczyć, że ja ją naprawię? Holden Coldfield mówi dokładnie to samo. Zresztą, popatrzmy, inicjały identyczne i dwie sylaby w imieniu Hamleta, dwie sylaby w imieniu Holdena. Jest coś na rzeczy, prawda? Ale jednak trzeba starać się naprawiać, trzeba starać się nastawiać, może balsamować, może bandażować. Jak doktor Rie w dżumie, jeszcze jeden dzień, zrób co możesz, mówił 70-letni Czesław Miłosz. A 83-letnia Jane Fonda napisała książkę, w tym roku ukazała się książka Co mogę zrobić? I odpowiada na to pytanie, które sama zadaje. Własnym czynem. Wychodzi, protestuje. Pięć razy zamykano ją w areszcie. 83 lata. A więc można. Próbujmy nastawiać tę złamaną kość świata tak jak potrafimy, tak jak możemy. A słowa, panu Przemysłowowi dziękujemy za ten cytat, słowa Holdena potraktujmy jako przewrotną, jako przewrotną myśl, przewrotne wezwanie do działania. Miejcie zatem dobrą środę.